Gościem GPW Media jest pan Marcin Długołęcki, wiceprezes zarządu Megasonic. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czym zajmuje się spółka Megasonic? Spółka Megasonic zajmuje się szeroko pojętą automatyczną identyfikacją danych oraz bezpieczeństwem strategicznym. Chętnie wyjaśnię oba te... Właśnie, co to znaczy ta automatyczna identyfikacja danych? Automatyczna identyfikacja danych są to systemy zapisu, druku i odczytu informacji za pomocą specjalistycznych urządzeń do tego celu służących, takie jak terminale mobilne, czytniki kodów kreskowych, do tego cała infrastruktura sieciowa, która przesyła te informacje do baz danych, czyli wszelkiego rodzaju pobieranie informacji z terenu, czy to w magazynach, czy w terenie, w field serwisie, w różnego typu. Czyli na przykład w fabrykach. Tak. Fabryki, automatyczna identyfikacja danych jest powszechnie spotykana w retailu, w sklepach, czytniki kodów kreskowych, weryfikatory cen. Natomiast w fabrykach, w zakładach przemysłowych używane jest to dla usprawnienia procesów logistycznych. Stąd też nasze zainteresowanie tym tematem, moje osobiste od 1998 roku. No właśnie, ale nie tylko automatyczna identyfikacja danych, zajmujecie się także innymi sektorami rynku, prawda? Tak, w branży automatycznej identyfikacji danych jest to część jakby IT, jest to branża pokrewna, jest stosunkowo duża konkurencja, rynek się rozproszył, natomiast spółka Megasonic, która powstała znacznie wcześniej, bo w 1994 roku od zarania zajmowała się bezpieczeństwem informacji, i przez wiele lat dostarczaliśmy aplikacje szyfrujące i urządzenia szyfrujące dla całej administracji publicznej, spełniając wymogi koncesji MSWiA dla urządzeń podwójnego zastosowania. Czyli dla obronności. Dla obronności, dla firm, których, czy instytucji, których no, wymienić z nazwy z racji poufności nie mogę. Czyli można powiedzieć, że jesteście taką technologiczną awangardą w tej dziedzinie? Na pewno tak i kontynuujemy nasze doświadczenia z branżą szyfrowania w rynku komercyjnym. W 2010 roku podpisaliśmy umowę ze szwajcarską firmą Adeia i oferujemy bardzo niszowy i bardzo awangardowy produkt, jakim jest szyfrowanie urządzeń mobilnych, rozmów telefonicznych na urządzeniach mobilnych. Jest to bardzo ciekawy temat, aczkolwiek ciężki, bo dużo czasu zajmuje nam uświadamianie klientów, jakie zagrożenia są, co to jest wywiad gospodarczy, jakie zagrożenia niesie. Bierzemy udział w konferencjach, spotykamy się indywidualnie i muszę tutaj przyznać i przekazuję taki przekaz dla odbiorców, że mała świadomość może spowodować utratę danych, utratę know-how, utratę pieniędzy w dużej konsekwencji, także zalecam zabezpieczenie rozmów telefonicznych właśnie w ten sposób. To ja się dopytam, jak szpiegostwo gospodarcze w Polsce wygląda? Czy rzeczywiście z tym zjawiskiem mamy do czynienia? Można powiedzieć, że jest powszechne bądź coraz bardziej popularne? Wywiad gospodarczy jest dopuszczony prawem i ma miejsce, natomiast szpiegostwo oczywiście jest nielegalne i na pewno jest i istnieje na polskim rynku. Głębokich danych nie mamy w chwili obecnej, natomiast znamy przypadki z życia, gdzie rzeczywiście osoby konkurencyjne, nie tylko mówię w kraju, ale za granicą, czy osoby, które podróżują po świecie, są przedmiotem inwigilacji innych służb, innych wywiadów, a przede wszystkim konkurencji. Mówię tutaj o dużych tematach związanych z energetyką, z eksploracją złóż. To są tematy, które są bardzo ciężkie finansowo i osoby, które chcą posiąść informację sensytywną, stosują naprawdę wiele technik. Wiem, jakie są te techniki i dlatego informujemy o tych sposobach naszych odbiorców. Czyli jest każdy, kto obawia się takiego wywiadu, może przyjść do Was i Wy jesteście wywiadu, w stanie mu zapewnić. Czy konkurencji, czy nierzetelnych pracowników, osoby, które chcą zdyskredytować pewne rzeczy, my jesteśmy w stanie zapewnić, albo przynajmniej zwiększyć bezpieczeństwo dla korporacji, bądź dla indywidualnego odbiorcy, który wymaga. To jeszcze się dopytam o tych klientów, bo są tacy, o których mówić nie możecie, ale są też tacy, którymi możecie się pochwalić, prawda? W branży automatycznej identyfikacji danych też staramy się być awangardowi, bo nie tylko sprzedajemy do dystrybucji, do logistyki, ale wychodzimy w field service. Aplikacje field service stają się coraz bardziej popularne. Co to za aplikacje? Są to aplikacje wspomagające pracę pracowników w terenie. Czyli wyobraźmy sobie pracownika technicznego spółki energetycznej, który dokonuje jakichś napraw w terenie. W chwili obecnej pobiera informacje, co ma zrobić ze swojego biura w formie papierowej, musi udać się na miejsce, naprawić, licząc na swoją wiedzę, dokonać tej naprawy i potem wrócić do biura i zaraportować. Automatyzacja tego procesu polega na tym, że otrzymuje specjalistyczny tablet,
który wychodzi w teren razem z nim i wszystkie procesy, marszruty, raporty generowane są online'owo. Jeżeli nie wie, jak czegoś naprawić, może zerknąć, popatrzeć na schematy, dokonać naprawy i automatycznie przesłać to do bazy danych swojej firmy. Są to urządzenia dedykowane do ciężkich warunków pracy, są to urządzenia iskrobezpieczne dla zastosowań, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem. Spełniają naprawdę wysokie normy bezpieczeństwa i odporności, więc nie są to typowe tablety, które znamy z reklam. Są to urządzenia dedykowane i głównym naszym partnerem w tym temacie jest amerykańska firma Explore. Profil spółki już znamy. Teraz pytanie o plany giełdowego debiutu, bo takie macie. Tak, plany debiutu są one wynikiem procesu, który podjęliśmy mniej więcej niż rok temu. Proces przekształcenia spółki w spółkę akcyjną. Liczymy, że debiut pozwoli nam na osiągnięcie naszych celów właśnie w tych tematach strategicznych, ale również związanych z automatyczną identyfikacją danych. Debiut pozwoli nam na osiągnięcie wyższego poziomu docierania do klientów, zbudowania swojej wiarygodności, transparentności spółki. I jest to też pewien etap, nie mogę mówić za siebie, może w imieniu prezesa w tym momencie, gdzie też chciałby tą spółkę po 18 latach już dojrzałości, prawda, też wznieść na jakiś wyższy poziom. Szukacie inwestorów? W chwili obecnej posiadamy już pewną grupę inwestorów, ale oczywiście jest pewna pula akcji dedykowanych dla dodatkowych inwestorów. Aczkolwiek w ramach naszych spotkań, prezentacji widzimy duże zainteresowanie nie tylko inwestorów prywatnych, ale również pewnych funduszy i są pewne propozycje, które zostały nam już przedstawione dla jeszcze wzbogacenia naszego profilu działalności. Czy jakieś konkretne daty debiutu? 4 grudnia 2012 jest przewidywany debiut na New Connect i tej daty się trzymamy. To w takim razie życzę udanego debiutu i udanej bydności na polskim rynku kapitałowym i dalszego rozwoju. Bardzo dziękuję i liczę, że inwestorzy zobaczą w naszej spółce duży potencjał. Dziękuję bardzo. Dziękuję.